te dwie imprezy to były mega, mega jakby promocją dla naszego hokeja i Kraków i Katowice. Widzieliśmy przynajmniej teraz tu i w Katowicach ostatnie mistrzostwa na świeżo, że no zaczęło się dużo pozytywnego dziać wokół naszego hokeja. Oczywiście z jednej strony no, trochę smutna sytuacja z Ukrainą, pierwsze mistrzostwa przyznane dla Ukrainy. My oczywiście przejęliśmy, no bo tam niestety było niebezpiecznie i to było zagrożenie dla tych mistrzostw. Także no, rzeczywiście nie wyjątkowa sytuacja, dwa razy pod rząd. No, niestety trzeci raz już nie będą te mistrzostwa w Polsce, ale na pewno dużo się działo za ostatnich właśnie tutaj, za prezesury Dawida Chwałki. Te zawsze walczył o te mistrzostwa i udawało mu się to zrealizować. W ostatnią sobotę maja wybory w Polskim Związku Hokeja na Lodzie. Dawid Chwałka to dobry, to odpowiednia osoba na odpowiednim stanowisku? To na pewno osoba, której nie można odebrać zaangażowania i takiego poświęcenia. Bardzo chce, bardzo się stara. Jest naprawdę w wielu miejscach, robi tysiące kilometrów i rzeczywiście jest bardzo aktywny. Oczywiście trudno mi powiedzieć, ja nie widzę, żeby była jakaś opcja, żeby on nie wygrał tych wyborów, bo ja nie wiem, czy Zdzisław Ingielewicz do końca będzie kandydował, czy to był tylko taki wyskok nie wiadomo kogo tak naprawdę, bo chyba sam Ingielewicz mówi, że nie do końca chyba będzie startował w tych wyborach. Nie znam sytuacji ze Stoczniowcem. Stoczniowiec na pewno cieszy, że jest w lidze i na pewno ktoś ze Stoczniowca dobrze było, żeby też był w zarządzie i był aktywny w Polskim Związku Hokeja na Lodzie. Także uważam, że tak jak patrzę na Chłodno i widzę, co się dzieje wokół Dawida Chwałki i to, jakimi ludźmi się otacza i jakich ma sprzymierzeńców, jak to dobrze świadczy o tym, jak sponsorzy, można powiedzieć, wracają do hokeja. No, i to wielkie firmy. Oczywiście wielkie, wielkie, potężne firmy. Dobre nazwy tych firm i obiecuje się jeszcze więcej i też osobiście rozmawiałem z kilkoma przedstawicielami z naszego środowiska i naprawdę no jest to szansa, że hokej naprawdę może się odrodzić i może iść rzeczywiście w bardzo kierunku. Kampy Bryskiego we wrześniu, Mińsk i kwalifikacja. Polacy dochodzą do ostatecznego etapu walki o Igrzyska Olimpijskie. Także no oczywiście jest parę minusów. Reforma ligi, to trzeba zupełnie troszeczkę inaczej zaplanować. I jeżeli Dawid Chwałko otoczy się ludźmi, którzy znają się na hokeju, mają doświadczenie, troszeczkę tutaj pozmienia jak gdyby personalia, to przy tym wsparciu i tym politycznym zaangażowaniu i przy jak gdyby wzmocnieniu inwestycji przez Ministerstwo Sportu, przy tym jak minister Witold Bańka, minister sportu, jest też zaangażowany sam w hokej, jak bliski mu jest hokej, jak bardzo zależy mu na tym sporcie, wydaje mi się, że dużo można zdziałać. Właśnie jeśli chodzi o Ministerstwo Sportu, mamy sytuację, jakiej nie było od wielu, wielu lat. W końcu tutaj przy Wiejskiej w Warszawie zauważono, że jest hokej i zwiększane są te dotacje i to znacząco. Absolutnie. No. Cieszy to właśnie, że no wśród polityków jest kilku sportowców i kilku zapaleńców naprawdę hokeja na lodzie i to jest niesamowity plus, bo bez tych ludzi też nie byłoby łatwo, ale jednak ta atmosfera jest coraz bardziej przyjazna naszej dyscyplinie i to na pewno cieszy. Mariusz, słowo jeszcze o sezonie klubowym. Będzie ciekawie właśnie, jeśli chodzi o te najbliższe rozgrywki. Mistrz kraju, Komarch Krakowia w Lidze Mistrzów. Pierwszy raz w historii mamy drużynę właśnie w tych rozgrywkach. Ty grałeś w Lidze Szwedzkiej. Färjestad Karlstad to jeden z rywali Krakowi i Sparta Praga ograna drużyna. Jak widzisz tych rywali? No, będzie niebywałe, naprawdę. Jestem bardzo podekscytowany tym, jak właśnie Krakowia wypadnie na tle tych drużyn. No, przecież są naprawdę renomowane drużyny i grają świetni zawodnicy, także no, na pewno emocje będą
ogromne i już nie mogę się doczekać. Tak jak trener Rudolf Rochaczek powiedział, że zupełnie to jest inny start, zupełnie inne przygotowania, ale to cieszy, że właśnie Polska zaczyna się znowu obijać o ten hokej na wyższym poziomie, coraz wyższym i klubowym, tak jak Tychy daleko zaszły i teraz w Pucharze Kontynentalnym i teraz właśnie Cracovia będzie miała możliwość sprawdzenia się z tymi naprawdę świetnymi drużynami, no to tylko może procentować w przyszłości. Inauguracja Champions League końcem sierpnia, początkiem września, 1-4 września turniej kwalifikacyjny, już nie prekwalifikacyjny, ale kwalifikacyjny do Igrzysk Olimpijskich. Ty pamiętasz oczywiście Albert Wild, 92 rok, kupę czasu już od tamtych meczów minęło i tego występu na Igrzyskach Olimpijskich. Białoruś, Słowenia, Dania. Może nie taki diabeł straszny, jeśli chodzi o ten turniej w Mińsku, skoro ze Słoweńcami choćby ostatnio wygraliśmy. No, a Białorusini niedawno przegrali z Węgrami na Mistrzostwach Świata. A my wygrywamy z Węgrami. No nie za każdym razem. Ale no właśnie jest ważne to, żeby wygrać wtedy, kiedy potrzeba, wtedy, kiedy jest to najważniejsze. I na pewno zawodnicy mają dużo większą wiarę w siebie, niż to miało miejsce, no nie powiem kilka miesięcy temu, ale na pewno od 2 lat widać ten progres i widać to, że jak oni wychodzą na lód, to wiedzą, że są w stanie wygrać mecz i nawet jak czasami przegrywają, to wiedzą, że są w stanie to pociągnąć, odrobić straty i no niestety nie do końca potrafimy grać z tą presją, że jest 0-0 albo zaczynamy jakieś wielkie mistrzostwa albo wielki mecz, ważny mecz i nagle to tak jak to miało miejsce w pierwszych 2 meczach na przykład podczas tych mistrzostw, że tego jeszcze nie potrafimy udźwignąć, także mam nadzieję, że to już gdzieś tam powoli jakby przecieramy się i powoli chłopcy wiedzą, jak się gra z tą presją na barkach, że wychodzimy, jest 0-0, jest pierwszy mecz, który może być decydujący, rozstrzygający i dajemy sobie radę w tym meczu i nawet jak jest 0-0 przez dłuższy okres czasu, nawet jak jest 1-1, nawet jak przegrywamy 0-1, jak gdyby na meczu nie da się wygrać w pierwszych 5, 10, 20 minutach, ale można go przegrać, także no, tu jest ważne, tak, jak zaczniemy, bo to, że możemy tam pojechać i rzeczywiście odnieść sukces, to na pewno każdy z zawodników to wierzy i my jako kibice tak samo. Za naszymi plecami hala małego Torwaru. Twój syn, Iwo, wkrótce kończy, za kilkanaście dosłownie dni, 7 lat. Ja już rozmawiałem z trenerami, którzy go tutaj prowadzą. Mówią, że pieczołowicie na lodzie wykonuje wszystkie ćwiczenia, że zachowuje się nieco inaczej niż inne dzieci. Może ta hokejowa gdzieś krew jest? Pewnie tak. Tobie jest przyszły reprezentant Polski? Chcesz, by był hokeistą? Ja nawet nie mam wyjścia. Znaczy, marzyłbym o tym, ale to tak naprawdę on to czuje i on chce i za każdym razem jak go wiozę na trening, to widzę, jak mu się oczy cieszą i nie może się doczekać następnego treningu, także no na pewno jest zdyscyplinowany, to jest bardzo ważne i to trenerzy też podkreślają, ale też miło w szkole właśnie nauczycielki, że jednak słucha, stara się robić to, co te zadania, które są mu powierzane, nie jest jakimś rozrabiaką, aczkolwiek na lodzie na pewno by się taki przydał, ale to jeszcze chyba wszystko przed nim. Pewnie te cechy ewolucjonalne wkrótce także po tobie odziedziczy. Mariusz Czerkawski, gościem PZHL TV. Dziękuję bardzo. Okay.